Zapraszam do nowej serii Postaw na misję. Naszym pierwszym gościem będzie ksiądz Grzegorz. Witam. Witam serdecznie. Czego potrzeba, żeby móc zostać misjonarzem? Na pewno wiary i na pewno otwarcia na Ducha Świętego, bo to On nas prowadzi przez całe nasze życie. Myślę, że też odwagi, bo bardzo często słyszymy głosy gdzieś w naszym sercu, planujemy pewne rzeczy, chcemy się otwierać na Pana Boga. Znamy odpowiedź, bo często Pana Boga pytamy, co ze swoim życiem zrobić, dokąd iść, dokąd podążać. Ten głos słyszymy, ale brakuje nam odwagi, żeby za tym głosem wyruszyć. Myślę, że bycie misjonarzem należy też do takiej natury naszej jako osób wierzących, bo chcemy się dzielić. Ewangelia jest radosną nowiną. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, powiedział święty Paweł. W swoim życiu trudno mi wskazać taki jeden punkt decydujący, że akurat on zadecydował, że wyjechałem na tę misję. Ale myślę, że część mojego życia, może nawet całe życie, jakoś mnie przygotowywało do tego momentu. Chociażby też później zrozumiałem, jest to coś takie, kiedy przyjmowałem na bierzmowaniu imię świętego Pawła, tak jako swojego patrona, później zrozumiałem, że może rzeczywiście to też tak jest, że ten patron nasz z bierzmowania na pewno odciska jakieś piętno na naszym życiu. On był wielkim misjonarzem, też odbył te podróże misyjne. Później, kiedy byłem w seminarium, też przyjechał misjonarz, powiedział, że pracuje w Peru, że 5 godzin jedzie samochodem, potem 5 godzin idzie w góry, żeby głosić dobrą nowinę. Mi się to spodobało też, ale później to był taki głos, który nie milkł, który był coraz bardziej intensywny i tak w końcu pomyślałem, że od samego myślenia jeszcze nic dobrego nie udało się w życiu zrobić, że jednak trzeba postawić na to, żeby być tym misjonarzem i realizować to, czego Pan Bóg ode mnie chce. Powiedział ksiądz o odwadze. To co jest według księdza najtrudniejsze w posłudze misyjnej? Myślę, że jest to czasami zderzenie z rzeczywistością, którą na miejscu zastajemy. Jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w Polsce, gdzie wydaje się na pierwszy rzut oka przynajmniej tak wszystko idealnie, gdzie w parafiach, jeszcze w naszej diecezji, kościoły są niemal pełne. Wszystko jest bardzo poprawne. Na Kubie, na misjach nie ma czegoś takiego. Bardzo często ludzie mają dużo słabszą świadomość religijną. Ja tak nawet rozmawiałem, opowiadałem takie historie różne, że u nas osoby, które są w kościołach, są po 8 latach religii w podstawówce, czy też jeszcze gimnazjum, jak było, niejednokrotnie także po 4 latach religii jeszcze w szkole średniej. Ja często spotykam się z ludźmi, którzy mają tylko taką katechezę raz, dwa razy w tygodniu, którzy no nie mają takiej wiedzy, nie mają takiej formacji, jaką my, jako Polacy, mieliśmy. I też no, taka historia, była jedna pani, o której odprawialiśmy mszę na wiosce przez 7 miesięcy. Wszystko wydawało się w porządku i ona w pewnym momencie mówi: proszę księdza, ja przechodzę do protestantów, tam do zielonoświątkowców. I on, ja się pytam, dlaczego zmieniasz wspólnotę? Ona powiedziała: no proszę księdza, no, jest jeden Pan Bóg, czy w tej wspólnocie się zbawię, czy w tamtej wspólnocie się zbawię, to jest wszystko jedno. I to jest bardzo trudne. Chyba właśnie taka brak świadomości, z czym ksiądz tam przyjeżdża. Ewangelizacja to nie są tylko słowa, to co mówimy, ale też działanie. I proszę powiedzieć, na czym polega dokładnie to działanie i księży misjonarzy, i misjonarzy świeckich na miejscu, w jaki sposób przykładają się oni do spełniania tego biblijnego posłania idźcie i głoście? No właśnie, idźcie i głoście, może czasami za bardzo skupiamy się na tym słowie idźcie i głoście, czasami nie uwzględniając tej rzeczywistości, która nas otacza na misjach, bo nie da się głosić też całkiem Ewangelii ludziom, dla których największym problemem jest zdobycie pożywienia. No Pan Jezus, kiedy widział tłumy, powiedział: wydajcie im jeść, tak? Dlatego też no, mamy kuchnię Caritas przy naszych parafiach, gdzie staramy się no, przynajmniej raz w tygodniu jakiś lepszy posiłek zapewnić większej ilości osobom. Ale ja też dostrzegam, kiedy dzieci do nas przychodzą na katechezę w soboty, no to też musi być zawsze jakiś poczęstunek, bo wiele z nich no, przychodzi bez śniadania. A więc no, oprócz tego głoszenia musimy pamiętać też i staramy się pamiętać
o tych potrzebach materialnych, które trzeba tym ludziom zaspokoić, no przynajmniej po trochę. Wielu z nich stoi w takich kilometrowych kolejkach, nieraz gdzie ten czas ich spędzany jest głównie na tym, żeby zdobyć jakieś pożywienie. No ja sobie takie pytania zadawałem też, no, jak ewangelizować w tych realiach kubańskich. Przychodzi Wielki Post, jak mówić tym ludziom, że mają pościć, skoro całe ich życie to jest jeden Wielki Post. Jeżeli chodzi o taką pracę księdza, no to jest sprawowanie sakramentów, to jest katecheza też, gdzie pomagają nam katechiści, jest to katecheza dla dzieci, jest to katecheza dla młodzieży. Oczywiście też są tak zwani misjonarze, którzy katechizują na wioskach, oprócz naszych wyjazdów księży. Też jest to grupa młodzieży, która no, przeszła taką formację specjalną. I oni też jeżdżą na wioski, głosząc dobrą nowinę. I oprócz tego też, tak jak mówiłem, no, staramy się też zapewnić im jakiś posiłek. A oprócz tego, no, widząc też, jakie są potrzeby, no, udało się nam zorganizować 3 takie palety z przyborami szkolnymi. To też ksiądz Dariusz Pawłowski, z którym jestem, zorganizował to. A mnie udało się przygotować całą paletę ubranek, różnych zabawek, lalek dla dzieci, bo wielu z nich po prostu nie ma tego na co dzień. A co w tej pracy, tej posłudze jest dla księdza osobiście najistotniejsze, co nadaje tej pracy wartość? Dla mnie największą wartością jest praca wśród ubogich. Ludzie, może nie w Polsce też, czy też w Polsce, ale w Europie, kiedy pracowałem na parafii w Polsce, wielu ludzi narzekało, proszę księdza, kiedyś to mieliśmy inne czasy, sąsiad przychodził do sąsiada, odwiedzaliśmy się, rozmawialiśmy. Dzisiaj też dostrzegam, że ludzie są nieco zamknięci w domach, bo tam mają wszystko, czego potrzebują i nie odczuwają jakiejś potrzeby, żeby wejść do innych. Kubańczycy są biedni. Oni cały dzień spędzają poza swoim domem. Odwiedzają się, pomagają sobie. Są bardzo otwarci. Można powiedzieć, że wyjeżdżając na misję, spodziewałem się właśnie takiego mocniejszego jeszcze działania Pana Boga wśród ludzi, którzy są tymi ubogimi z Ewangelii, o których Pan Jezus mówił, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I rzeczywiście widać wśród nich taką szczerość, taką prostotę, taką otwartość. Gdyby Kościół na Kubie, można powiedzieć, że są takie dwie powstawy względem Kościoła. Jest albo bardzo gorąca, taka rzeczywiście, gdzie ludzie chętnie uczestniczą w różnych spotkaniach, w Eucharystii, są bardzo życzliwie otwarci, a druga grupa to jest taka obojętność, że może nie znają tego Kościoła, ale nie ma tam jakiejś wrogości. Nie dopatrzyłem się jakiejś wrogości. Może, a ten Kościół taki europejski, no, to są te dwie postawy, gdzie rzeczywiście albo też ludzie są w Kościele, albo są nastawieni wrogo. Tych obojętnych nie ma. Myślę, że różnica dla mnie też taka jest, która mnie też nauczyła wielkiej pokory też w tej pracy na misjach, jest to, że bardzo często tutaj sukces nasz, jakiś tuż pasterski, czy to księży, czy katechistów, czy katechetów, uzależniamy od tego, jak my to wszystko przygotujemy. Jeżeli mamy dobrze przygotowane spotkanie, mamy taką radość, taką wewnętrzną satysfakcję, że się nam udało, dużo młodzieży przyszło, tam trzeba bardziej polegać na tych darach, na tym działaniu Ducha Świętego. Trzeba prosić czasami przed takim spotkaniem, Panie Boże, spraw, żeby to wszystko zadziałało, żeby ci ludzie przyszli, albo żeby przyjęli to, co my do nich mówimy. Bo ja nie wiem, jakie będą efekty. Dopiero może za jakiś czas, za tydzień czy za dwa ktoś przyjdzie, powie, proszę księdza, to było dla mnie dobre. To zadziałało w moim życiu. Cieszę się dobrze, że ksiądz tutaj z nami jest. I rzeczywiście, no, to otwarcie się na Ducha Świętego i życie taką bardziej radykalną Ewangelią, którą głosił Pan Jezus, czyli to bycie z ubogimi na co dzień. Bardzo dużo tutaj padło słów o tej takiej ludzkiej stronie Kościoła. Jeszcze na koniec prosiłbym, żeby wspomnieć o tym, co taki przeciętny katolik z Polski, człowiek wierzący, może zrobić zarówno dla tych ludzi, którzy na misję wyjeżdżają, jak i dla tych, dla których te misje są organizowane. Ja myślę, że najważniejsza w tym wszystkim jest modlitwa. Wobec tej modlitwy nic, nikt nigdy nie zdziała.
Czasami może być tak, jesteśmy świętą, że dużo siejemy, a mało zbieramy. A to, to Pan Bóg daje wzrost i tej modlitwy misja na Kubie bardzo potrzebuje. Myślę, że właśnie takie modlitwy, jaką kiedyś Jan Paweł II wypowiedział podczas jednej z pielgrzymek, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. A taką modlitwę to przede wszystkim bym prosił. Ale myślę, że też serca Polaków są bardzo wrażliwe na ludzką biedę. Czy teraz przy okazji tej sytuacji na Ukrainie mogliśmy to zobaczyć. Tam brakuje wielu rzeczy, pożywienia, lekarstw, ubrań, takich rzeczy codziennego użytku. Więc ja miałem taką sytuację też teraz, kiedy głosiłem kazanie, ogłaszałem, że jeżeli ktoś ma jakieś ubranka, takie, w których już dzieci nie chodzą, jeżeli by się chcieli podzielić bucikami, nawet lalki jakiekolwiek, no, ten apel spotkał się z ogromnym odzewem. Można też pomagać finansowo, jeżeli ktoś chce czy przesłać jakieś pieniążki i wtedy też tam łatwiej jest wspierać te rodziny bezpośrednio. Jest taka możliwość, żeby to tam po prostu na miejscu przekazać. A te potrzeby są bardzo duże. No, jak duże, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, jak kiedyś mieliśmy taką loterię fantową podczas jednej z mszy. I no wiemy czasami w Polsce, jak są jakieś pikniki parafialne, można wygrać rower, dyskorolkę, no, cudawianki, jak to mówią. A tam były cztery losy były. No, i ten, kto wylosował pierwszy, otrzymywał na przykład proszek do prania. Drugi los to była butelka z oliwą do smażenia. To było bardzo cenne już tam dla nich. Trzeci to było mydełko, szampon na przykład, nie? Czwarty to było jakieś ubranie. Więc odkrywanie misji, życie z tymi ludźmi, to jest takie odkrywanie tego, co jest tak naprawdę najważniejsze. Nie doceniamy często tego, co mamy na co dzień. Nie doceniamy tego chleba powszedniego, o który prosimy Pana Boga w tej modlitwie Ojcze Nasz, bo my to wszystko mamy. A życie wśród tych ubogich sprawia, że inaczej patrzymy na życie. I myślę, że jest to bardzo trudne, żeby sobie to wyobrazić w ogóle, ale uwierzcie mi, że to jest kraj, to jest miejsce, gdzie ludzie potrzebują niemal wszystkiego. Pomoc może być jakakolwiek, można wysłać paczkę z lekarstwami, można wysłać paczkę z ubraniami. Ale mówię, że nade wszystko najważniejsze jest modlitwa, aby ci ludzie odzyskali nadzieję. Księdzu, bardzo dziękuję za rozmowę i za dobre słowo. A naszych oglądających zapraszam do wsparcia materialnego i przede wszystkim tego duchowego, do modlitwy za księży, misjonarzy oraz ludzi, dla których te misje są.